Cześć, siema, witajcie, z tej strony Mister Adam, witam się serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sprawdzanie map się kłania i mapa Mazury, proszę Państwa. A więc lecimy z ciągiem dalszym ostatnich dwóch pięknych mapek, czyli Hebdów i Mazury. Był Hebdów, teraz czas na Mazury. Zobaczmy, co my tu będziemy mieli ciekawego. Wbiłem, mówię, stoję tak jak tutaj stanąłem, tak mnie zrespiło, mówię, zaczynam, nie patrzę na nic. A dawno tak nie było, bo przeważnie tam się przeleciałem gdzieś naokoło, chociaż gospy. A teraz my nie. Niech mnie wszystko zaskoczy. Więc zaczynamy od gospy. Gospodarka, chałupa. Szczerze naprawdę, jak mówiłem, biłem, więc też będę sobie tutaj wszystko patrzył. Zaczynamy znów z tymi triggerami gdzieś tutaj. To jest trigger do wody. Ale okej, okay, lećmy dalej. Otwieranko, to mi się podoba. Oczywiście oryginalne maszyny, tam mniejsza z tym. Silos, silosy. Ale teraz tak... limuzyny i inne tego typu pierdoły, czyli łobora i krowy. Nie ma problemu. Bardzo mi się ona podoba. Bardzo fajna. Z tyłu pastwisko, otwierane można wchodzić. Łoborniczek, domyślam się. Pryzma. Można sobie wysypywać tutaj, co nam się żywnie podoba. Jest też przejazd, jest też silos na kiszoneczkę. Jest też oczywiście płyta na gnojowice. O, jak ładnie, nawet tam można wejść i nawet nic nie ma, ale fajnie. Ja bym swoje szambo widział. Oprócz no, tej cudownej drabiny. Takich rzeczy niestety się nie posiada. Powiem szczerze, że ja nie wiem, czemu przeważnie są drabiny w takim czymś. Ale nie mnie to oceniać. Dalej. Zobaczmy, co tutaj ciekawego w garażu. Oprócz tego, że tu są maszyny, ale garaż bardzo ładny i to jeszcze z dwóch stron można wskoczyć. O, proszę bardzo, od tyłu gospodarstwa też można czymś potężnym. Patrzmy dalej. Proszę bardzo, mamy przejazdóweczkę. Garaż bardzo, znaczy stodoła, garaż jak zwał, tak zwał. Bardzo ładny i chyba pierwszy raz taki widzę. Bo nie przypomina mi się, żeby tu ładnie. Tutaj jeszcze jest taka wiatka. Z przodu wiatka. Pekowo z jednej strony. Fajnie, fajnie. Podoba mi się ogólnie, jeżeli chodzi o tą stodołę. Bardzo fajnie wymyślona. Tu płyty na przejazd. Tu od razu dobi na wysyp. Super sprawa. A, i tu jest właśnie tej rury, szukałem. Rura jest, wszystko się zgadza. No i tutaj mamy jeszcze łąkę. To już łąka, bo to chyba nie jest pastwisko. Tylko łąka zagrodzona. Bardzo fajnie wymyślone. Może, że tu jeszcze jakieś inne kombinacje, ale nie wątpię. To jest po prostu ogrodzona łąka i to jest tak, to jest cały jakby a la land. Dobrze, to mamy z głowy jakby swoją gospodarkę. Mapa jest o wiele, jak sami widzicie, po minimapie jest o wiele większa niż poprzednie, jeżeli chodzi o pola. Jest tych pól o wiele mniej, ale za to te pola są większe. Może tak powiedzmy. Hebdów miał tych pól więcej, ale właśnie był tak bardziej ogarnięty. Tutaj są nie wiem, czy to są lasy, czy to są łąki, to zaraz zobaczymy, ale chyba łąki. Bardzo dużo łąk jest, zaraz zobaczymy. A nie da się nam tutaj podświetlić pól. Ogólnie landów jest 25 chyba, jeżeli dobrze mi tutaj narysowane jest, ale niepodpisanych też jest trochę, więc można sobie to doliczyć, ale jeżeli chodzi o pola chyba do worki, to jest 25 pól wornych. No i a reszta to łąki, które też można sobie potem przerobić. Tutaj kolejne gospodarstwo, proszę bardzo. Otóż to, zdziwko moje, że mamy kolejne gospodarstwo wybudowane już. Więc super sprawa. Garaże, korytarze też są, to mi się podoba. Tutaj lubię takie właśnie ogromne, długie wnęki. Że można sobie tu kurde kombinować. Bardziej, że przed stodołę czy tam... Oj, to jest... To nie jest przejazdówka. A nie, bo to jest z tej strony wiatr. Więc dużo, bardzo dużo garaży, jeżeli chodzi o maszyny. Tutaj mamy bina. Binę można sobie ogarnąć, tutaj można wejść. Niestety nie zamknięte na kluczyk. Kosz jest, jakby nam coś od razu trzeba było wyrzucić. O, proszę bardzo, drewniane się otwierają. Tutaj ziemniaczki, pole bardzo ładne, numer 24. Do Bartłomieja należącego. Dobrze, zobaczmy kolejną tutaj oborę. Bardziej świniarnię bym powiedział. Ale wygląda dość podobnie jak tamta. A tutaj też mamy otwierane drewniane
drewnianą bramę. I można sobie zobaczyć. O, to jest dopiero. Ja pierdykam. Potężne miejsce na gnojowice i też na obornik. Nie, ogólnie takie dwa duże gospodarstwa, ale nie dziwmy się, no bo ta mapa na małą nie wygląda. Zobaczmy, co tutaj w ogóle w tą stronę. W tą stronę mamy koniec mapy. O Jezu, mamy tam spot, to jest, już by mnie nie było. Więc tak, tak by to wyglądało, ale fajny pomysł tutaj pojeździć, kurczę. Jakimiś fajnymi maszynami, nawet nie głupie. Gospy bardzo mądrze zrobione, obydwie. Zobaczymy, jak to dalej wygląda. Bardzo ładnie, tak sobie będziemy patrzeć, bo ja lubię oglądać, jak ktoś właśnie wioski robi. I bardzo ładnie mi się to podoba. Tutaj też taka fajna. Stara, można tak powiedzieć, opuszczona, ale niechaj tak będzie. Fajnie, fajnie. O, tu mamy drogę, dokąd ta droga prowadzi. A pójdziemy zobaczyć, dokąd ta droga prowadzi. Oblukajmy wszystko, co tutaj trzeba. No i tu już mamy, wiadomo, do końca mapy można od drugiej strony zajechać. Te wszystkie pola. Więc fajnie, bo są powroty i z jednej, i z drugiej strony. Tutaj też, ale już to taka bardziej polna droga. Dużo łąk, jak sami widzicie, bardzo dużo łąk. Ale z jednej strony to są i plusy, i minusy, więc... Plusem jest to, że na start mamy tyle i tyle pól i tyle łąk. A potem możemy sobie robić z tego, co nam się żywnie podoba. Więc no fajnie. Najlepsze to są te ogrodzone. Tam, gdzie są ogrodzone, no to najlepiej zrobić łąkę, no bo coś innego wymyśleć to tak bez sensu. No ale ładnie. Bardzo podoba mi się pomysł na razie na, jeżeli chodzi o, wieś. Skupiłem się trochę tak na tej mapie, że tak szczerze to na niczym innym na razie tak nie skupiam się. Nie wiem, tutaj jakby sklep, tak? Tak jest. Tutaj, nam pojazdy się respią. Po kupnie. Wreszcie jesteśmy gdzieś w młynie. Właśnie, w ogóle jak to wygląda. Elewator, John Farm, Paul Farm i Selling, szczędzalnia strych. Ale jeżeli chodzi o zboża, to elewator, John i Paul. Takie nam tutaj skupy są. Mamy młyn. Na młynie mamy i to jest jako podpisany elewator. Tak, elewator zbożowy. Gdzieś tu był. No tu jest John. A gdzie jest Paul? Ricard. Jakoś nie widzę, czy on był. A tu. Wróćmy. Tam był gdzieś Paul. Tak, tu. Tu jest gdzieś skup, tu jest skup u Paula. No skitrany jak ta lala, w szoku. Dobrze, że jest coś takiego jak minimapa, bo bym nigdy w życiu chyba nawet nie wiedział, że takie coś. Dobra, ale jesteśmy w tym gesie. Elewator jest, jest do wapnowania, to jest wszystko. Handla, stacja wapnowania, przędzalnia, GS, buroki, zimnioki. Wszystko, co nam się żywnie podoba, można sobie tutaj na tym pięknym młynie sprzedać. Więc super sprawa. Dalej. Jakieś gospodarstwo mamy, ale nie pokazuje nam tutaj nic fajnego. No pola są jak pola. Pola przejdziemy na końcu sobie. Bardziej skupiam się teraz na tym, co tu mamy. Mamy tartak. Tarnak akurat taki zwykły. Jakieś budynki, które nie są w ogóle do tartaku, jakby to do wyglądu tartaku. Tylko są powstawione te dwa reckie triggery. Właśnie na sprzedaż wiór i drzewa. Dobła. Tu mamy teraz statik. Myślałem, że jakieś miejsce dodatkowe. No i polna droga. Słupy ładne, piękne. Przez linię przeszedłem. Nie rąbnęło mnie. Wrócimy, zrobimy to samo. A nie, pod liniami, proszę bardzo. Ależ ze mnie haltkol. Dobra. Tutaj wskoczmy, bo tu jest jakiś opuszczony PGR. Fajnie, bo jakieś tu jeziorko wybiło. Kombinacje. Pomysł ogólnie na właśnie wystrój wsi bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Taki w sam raz, można tak powiedzieć. Jest tu wszystko. Jest dużo budynków, fajne gospy opuszczone, naprawdę. Klimacik w sam raz.
Dobra, wyjeżdżamy wreszcie z tych Mazur, czy nie Mazur? W ogóle nie ma, tu jest jakaś droga? Znaczy, droga. I znak, nic nie ma. Dobra, mniejsza z tym. Ale mamy główną. Główną mamy, ale pójdziemy w tą stronę najpierw, polną. Zobaczyć, gdzie ta polna nas prowadzi. Polna nas prowadzi, to jakby tylko błąki i nic więcej. Tutaj coś się chyba szykuje. Jakaś kopalnia. Pójdźmy teraz w tą stronę. O, proszę bardzo, jakie ładne zatoczki. Ale by my tutaj pojeździli. A co tu mamy? Kocioł duży, proszę. Jaki kocioł? Pisz. Pisz 10 km. Kurde, gdzieś mi się to kojarzy. Ale będę musiał sprawdzić. Kocioł duży. Po odcinku. I to by było na tyle. Tu już mamy koniec. Ale proszę bardzo. Nie wiem, gdzieś mi się kojarzy, tam jest jakaś pisz, ale nie pamiętam dokładnie gdzie i nie chcę teraz za jakieś walnąć gafy z jednej strony. Dobra, mniejsza z tym. Odpuszczam to, bo już korciło mnie, żeby sprawdzić w telefonie, gdzie to jest, ale nie będę takich rzeczy robił na odcinku. Zrobię sobie to później. Kocioł kotłem i co my tu mamy? Bożeż, bielsko-biała przeczytałem. Biała piska i... Szczuczyn! Szczuczyn jeszcze bardziej mi się kojarzy, ale serio nie wiem, w którym miejscu to jest, no. Nie mogę sobie gdzieś w głowie strzelić, przy jakiej większej miejscowości lub w jakim regionie jest to, ale fajnie, bardzo duża, długa wręcz bym powiedział, rakowopiskie. Wszystko z tym piszem. Pisz, nie pisz. Nie pójdziesz tam pisz. Dobra. Tu, wracamy się, bo tam nic nie ma. Pójdziemy dalej. Fajnie, porobione wszystkie drogi, opierdykane. W szoku jestem. Główna naprawdę zrobiona festę. Jestem zadowolony pozytywnie, bardzo. Naprawdę, jak ktoś ma i lubi duże maszyny, no to ojeju. Ino ano, że się tak wyrażę. Może się tutaj bawić. Tu mamy jakieś lasy, nie lasy, kopalnie, nie kopalnie. Musimy dojść do tego, będziemy u Pola, teraz jesteśmy u Johna. I to jest skup u Johna, no tak samo jak u Pola, tak u Johna też gdzieś skitrany. Dodatkowo dochodzi tylko jeszcze tutaj tak zwany strych. I można sobie tutaj umę sprzedać. No, ogólnie z panią. Przepraszam, chciałbym przejść dalej. Czy ja coś tu jeszcze muszę obejrzeć? Nie, no wszystko ogólnie obejrzałem. Jeżeli chodzi o tą cudowną mapę, wszystko co miałem obejrzałem, tu już nawet przejść nie mogę. Mapa mówi nie, dalej nie masz prawa przejść. Nie no, ogólnie mega. Kto lubi takie klimaty, to naprawdę zachęcam, bo mi się mega podoba. Fajny jest klimat, sam klimat tego gospodarstwa, z tej wsi, tej mapy. Fajna tutaj zrobiona ta długa, główna droga. Wiadomo, może pola nie są idealne, jakbyśmy wszyscy chcieli, bo jest może ich mało, może powinno być więcej właśnie gdzieś tutaj tych pól porobione, mniej łąk, ale myślę, że było to jednak wzorem, ta mapa jest wzorem właśnie z reala, jeżeli tak jest wszystko ładnie odwzorowane, no więc musi też tak to pewnie wyglądać w realu. Ja bym chętnie pojeździł, myślę, że właśnie popróbujemy te poletka mniejsze, większe, coś porobimy i ja bym coś nagrał chętnie na tym terenie, bo mega by mi to wyglądało. A wam, jeżeli się oczywiście odcineczek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na kolejny odcinek jutro na kanale, oczywiście po sąsiedzku. Na razie, pa pa!